Cześć, tu Marika z RR Moto, a w tym filmie pokażę Wam kask motocyklowy od HJC model V10. Kask HJC V10. Na pierwszy rzut oka bardzo klasyczny, obły albo wręcz surowy. Ale na pewno ci, którzy jeżdżą na customach, retro albo innych tego typu motocyklach, będą szukać czegoś w podobnym stylu, ponieważ mamy tutaj elegancję, prostotę, nie ma wielkiego loga producenta, które rzuca się w oczy, a przy tym mamy zachowane bezpieczeństwo, bo ten model ma skorupę wykonaną z włókna szklanego. Ale zanim przejdziemy dalej, przejdźmy do kwestii technicznych. Model ten pojawia się w rozmiarach od XS do 2XL, co przekłada się w sumie na 3 rozmiary skorupy. W skorupie mamy tutaj włókno szklane, więc bezpieczeństwo jak najbardziej zapewnione. Jeżeli chodzi o wagę, tutaj przy rozmiarze M kask waży 1380 g, więc myślę, że jest to bardzo lekki kask. Mamy bardzo obły, jednolity kształt. Przejdźmy do wentylacji. I tutaj w modelu V10 znajdziemy wentylację czołową i mamy tutaj dwa przyciski, którymi możecie sterować wentylacją. Jest ona tylko zamknięta, otwarta, nie ma tutaj jakichś innych kombinacji. Tutaj są bardzo ciekawe wloty na szczęce, bo mamy 6 takich małych wlotów i je otwieramy i zamykamy od wewnątrz. Z jednej strony super, nie mamy tutaj z przodu przycisku, dzięki temu kask jest jeszcze prostszy w wyglądzie. Przejdźmy do wizjera. Wizjer w tym kasku jest przystosowany pod pinlocka. Z jednej, z drugiej strony mamy piny i pinlocka znajdziecie już w pudełku. Jeżeli chodzi o otwieranie wizjera, mamy tutaj przycisk, jak wciśniemy, to wizjer odskakuje nam z blokady i wtedy możecie go sobie otwierać i zatrzymywać praktycznie w każdej pozycji, w którym chcecie, bo on zatrzymuje się wszędzie. I na koniec klik i dociskacie wizjer, aby lepiej przylegał do uszczelki. Jeżeli będziecie chcieli go zdemontować, to zrobicie to bez użycia żadnych narzędzi. Mamy tutaj z boku przycisk. Wystarczy wyciągnąć tą część i odkręcamy sobie wizjer i bez problemu możecie go wyciągnąć. Jeżeli chodzi o wnętrze, pierwsze co widzę to na pewno wyjątkowa wyściółka, bo tutaj mamy oprawioną skórą, dodatkowo podbródek ma skórzone elementy i ta wyściółka też jest inna niż w większości innych kasków. Mamy system awaryjnego wyciągania policzków, więc w razie wypadku ratownik szarpie za te czerwone taśmy i policzki wychodzą z kasku i ratownik może bezinwazyjnie ściągnąć kask z Waszej głowy. Całą wyściółkę oczywiście możecie wypiąć, wyprać, ona jest hiperalergiczna, oddychająca, a jeżeli macie ochotę, możecie zamontować tutaj interkom. Jak widzimy, mamy oznaczenie Smart HJC, czyli możemy tu zamontować interkom od HJC-ka pierwszej generacji. No i to wszystko jest zwieńczone zapięciem podwójne D, czyli jak dotąd najbezpieczniejszym zapięciem, które pojawiło się na rynku. W modelu HJC V10 nie znajdziecie blendy przeciwsłonecznej. Z jednej strony jest to minus, no bo albo trzeba sobie dokupić ciemną szybę, albo jeździć w okularach. Z drugiej strony jest to plus, bo nie tracimy bezpieczeństwa. Bo zazwyczaj, kiedy mamy blendę, to w tym miejscu EPS jest o wiele cieńszy. A tutaj wszędzie EPS jest takiej samej grubości, więc zyskujemy na bezpieczeństwie. Jeżeli chcecie przymierzyć ten kask, sprawdzić, czy będzie pasował do Waszego klasycznego motocykla, albo do Nakeda, albo widzicie go jeszcze w innym motocyklu, to wpadajcie do RR Moto stacjonarnie, internetowo, a link do V10 zostawiam Wam w opisie. Jeśli macie jakieś pytania, to widzimy się w RR Moto. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.